Siemka wszystkim, z tej strony Srupę jak zawsze i w tym filmiku ogłoszę zwycięzców, a raczej zwycięzcę konkursu, w którym zdaję konto z Pumpkin Duke'iem i Sukubusem, tam coś tam jeszcze pewnie jest. Więc tak, na początku parę próśb. Właśnie skończy się przesyłanie jednego z filmików, jak robię dungeony bez użycia magii. Inna rzecz, jak widzicie, używam adblocka. Ale jest napisane, adblock jest włączony na tej stronie. Wystarczy, że klikniecie na ikonkę adblocka i wstrzymacie blokowanie na YouTube. Pomoże mi to zarobić parę groszy. Wy nic na tym nie stracicie. To jeszcze, tutaj macie playlisty. Jak wejdziecie na mój kanał, gdzie to jest? Wchodzicie na kanał, tutaj macie zakładkę playlisty. I jest takie coś jak udostępnij albo otwórz wszystkie, a tutaj wrzucę link do opisu filmika, możecie się podzielić ze znajomymi, wtedy więcej osób będzie mnie oglądało i rozumiecie, kanał będzie rosnąć. Dodatkowo tutaj już opublikowałem informację o nowym filmiku na Facebooku, wystarczy w opisie też znajdziecie link do tam fanpage'a na Facebooku, czy tam stronki, jak chcecie nazywajcie sobie. Tam zawsze stoją nowe informacje o filmikach i przejdźmy do rzeczy. Kilkanaście osób wzięło udział w tym konkursie, parę osób z mojej gildii i tu się nasuwał wielki, wielki problem. Ponieważ dla mnie to było ciężkie podjąć decyzję, czy to wybrać kogoś z gildii, czy tam wielu z was pisało do mnie prywatne wiadomości, tak dalej, że wam zależy i tak dalej. Więc poprosiłem swego kolegę, aby wybrał po prostu jakiś najlepszy komentarz, który po prostu wydaje mi się, że powinien wygrać. Tutaj dla Pawexa poznałem się, znaleźć jakieś konto. No, ktoś mu zhakował, znam wiele osób, którym zhakowało konto, więc to jest poważny problem. Co tu jeszcze? Mała kłótnia, jakieś hejty tu poszły. Marcin Konior. Bez spiny, panowie. I otóż zwycięzcą jest... Łowca chyba dostanie zawału, jak powiem, że to nie on wygrał. Ale zwycięzcą jest użytkownik FlintXZ. Tak się złożyło, że dostał dwa lajki na komentarz, ale akurat to nie to zadecydowało o tym. Mój kumpel postanowił wybrać ten komentarz, ponieważ było dosyć sporo napisane, było przejrzyście, bez żadnych błędów ortograficznych. No i bardzo przemyślanie zostało to napisane. O, edytowane. Więc naprawdę sporo informacji podał. Powiedział, że też nasza będzie chciał zobaczyć jakieś filmiki i nagrać na YouTube, to gratuluję panu Flintowi. Odezwij się do mnie na line, to ci podam informacje o tym koncie. Dodatkowo nie martwcie się. Teraz jeszcze zrobię kolejne giveaway'e. Będę rozdawać kolejne konta. Z okazji 3000 subskrybentów. Dokładnie, to jest naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Mam już przygotowane kilka kont. Jedno konto jest naprawdę duże. Ma town hall na poziomie 18. Może chyba już HBMH robić. Te fale bohaterów z literką H. Parę innych tam z Pumpkin Duke'iem i coś tam jeszcze się znajdzie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe konta, smurf akonty i możecie je przeznaczyć na giveaway'a, napiszcie do mnie, skontaktujcie się ze mną. Co jeszcze? Zrobiłem czat dla Polaków na Line. Line to jest taka aplikacja do czatowania na Androida. Więc wystarczy, że wejdziecie nie tylko na Androida, co ja gadam, na iOS-a też jest i tak dalej. Nawet na komputer możecie pobrać jak chcecie. Wpiszecie po prostu linę Line i od razu wam wyskoczy Line Messenger, czy jak to się nazywa, App Chat. Pobierzecie sobie, stworzycie konto i wyszukajcie mnie przez ID. Moje ID to jest Give Me Favor. W dosłownym tłumaczeniu dajcie mi przysługę. Więc napiszcie do mnie wiadomość, ja was dodam do czatu dla Polaków, jak chcecie do angielskich czatów, bo jest parę angielskich czatów o tematyce Castle Clash. Naprawdę wiele, sporo rzeczy można się dowiedzieć, popytać o porady.
Przyjaźnie się rozmawia z takimi ludźmi, chociaż paru troli jest jak zawsze, tego nie można ominąć i ani pominąć. Więc co? Ja się pakuję na wyjazd wakacyjny. I trzymajcie się, nie zapomnijcie polubić filmiku, zostawić jakiś komentarz. To wszystko. Więc do następnego razu.